Witam Ciebie w piękną Bożą niedzielę. Mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie dobry dzień, przede wszystkim przeżyty w Bożej obecności i tego Tobie życzę. I dzisiaj mamy kolejny bardzo ważny temat. Znowu zaglądamy do głowy wdzięcznego człowieka. Chcę Tobie powiedzieć, że to, co on tam jeszcze na pewno ma, to Boże obietnice. Człowiek wdzięczny oczekuje dobra. Nie dość, że w ogóle oczekuje dobra, czyli ma taką pozytywną perspektywę przyszłości, to on oczekuje coraz więcej tego dobra. On cały czas otwiera coraz mocniej swoje serce i oczekuje coraz więcej dobrego. Coraz większych cudów, coraz większych wyzwoleń, uzdrowień od Pana Boga. Coraz więcej błogosławieństw, coraz większe łaski, coraz bardziej widoczne Boże działanie. On tego wszystkiego oczekuje i on łapie się każdej Bożej obietnicy i nosi ją w swojej pamięci. Czyli znowu jest tutaj kwestia pamiętania o tym, co mówi do Ciebie Pan Bóg, o tym, co robi dla Ciebie Pan Bóg. Trzeba pamiętać. Czyli zobaczcie, głównie jesteśmy w teraźniejszości, ale zaglądamy też do przeszłości, by powspominać Boże dobrodziejstwa i uwielbić Boga w tych dobrodziejstwach, oraz zaglądamy do przyszłości, żeby dać sobie tą wiarę i nadzieję na Boże obietnice, które są dopiero przed nami. I czytamy: trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. I tak czytamy w liście do Hebrajczyków. Tu oczywiście gdzieś podstawą tego, żeby mieć w głowie Boże obietnice, żeby myśleć o Bożych obietnicach, bo przecież o pozytywnym myśleniu tutaj mówimy. Podstawą jest to zaufanie do Pana Boga, o którym już mówiliśmy jakiś czas temu w Wielkim Poście, że rzeczywiście Bóg jest godny tej obietnicy, że rzeczywiście Bóg dał mi tą obietnicę, że Bóg przede wszystkim dotrzyma tej obietnicy. Człowiek, który narzeka, jaką on ma perspektywę przyszłości? Bardzo negatywną. Skoro on koncentruje się teraz na tym, co złe, to jakie on może mieć myśli? Co go czeka? No chyba tylko to, co najgorsze. Człowiek wdzięczny, wręcz przeciwnie. Teraz doświadcza już mnóstwo dobra i żyje nadzieją na jeszcze, jeszcze większe dobro. Tak więc dzisiaj łapiemy się Boga, który jest naszą nadzieją i myślimy o Bożych obietnicach. Przypomnij sobie jakąś obietnicę, którą Pan Bóg Tobie złożył. Nie wolno o tych obietnicach zapominać i ja zawsze będę o tym mówiła. Jeżeli nie masz jeszcze takiej obietnicy, czytaj dzisiaj Pismo Święte. Czytaj, bo tam jest mnóstwo tych Bożych obietnic i złap się jednej z nich i noś ją w swoich myślach. Myśl o niej jak najwięcej. Ja rzeczywiście tak robię, że ja tą swoją wdzięczność również czerpię z tego, że ja żyję nadzieją na przyszłość. Na przyszłość, która jest, będzie jeszcze lepsza niż moja teraźniejszość. I to mnie niesamowicie napędza, to mnie uszczęśliwia i daje radość z Boga. Z Boga, który wierzę, że przygotowuje już teraz dla mnie jakieś wielkie rzeczy na to, co dopiero przede mną. Więc tak, nie masz zadanie na dzisiaj. A teraz pomódlmy się jeszcze. Panie, prosimy Ciebie o to, żebyś Ty dawał nam te Boże obietnice i żebyśmy mogli z nich korzystać. Żebyśmy ufali Tobie, że jesteś godny tej obietnicy, że na pewno dotrzymasz tej obietnicy. Panie Boże, zanurzamy się w tym wszystkim, co dla nas przygotowujesz. My chcemy jeszcze więcej. My otwieramy nasze serca. My prosimy, dawaj nam więcej, jeszcze więcej Twojej chwały, jeszcze więcej Twojej dobroci. Prosimy Cię, Panie, i niech tak się dzieje w imię Jezusa Chrystusa, w Jego święte imię, na które zgina się każde kolano. Amen. Be grateful i do zobaczenia jutro rano.